Pani Marszałek, Wysoka Izbo, projekt ustawy okołobudżetowej, który za chwilę będziemy głosowali, wygląda na takie dramatyczne dzielenie biedy. 830 milionów złotych przerzucimy do Funduszu Pracy na finansowanie staży medycznych. 300 milionów złotych zabierzemy z finansowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 165 milionów przerzucimy do Krajowego Funduszu Drogowego, żeby remontował drogi, choć miał budować tylko nowe drogi krajowe i ekspresowe. A jednocześnie słyszymy ciągle od pana premiera, od ministra finansów, że skumulowany wzrost gospodarczy w ostatnich paru latach wyniósł aż 18% PKB. Aż 18% PKB. Jak wygląda dzielenie owoców tego wzrostu, widać w tej ustawie okołobudżetowej. Ci zamożni na pewno sobie jakoś poradzą, ale mrozimy i tniemy tym najbiedniejszym. I pytanie, czy pan minister finansów zdaje sobie sprawę, że zabierając pieniądze właśnie tym najbiedniejszym, podcina popyt krajowy, na którym zbudowany jest 70% naszego wzrostu gospodarczego? Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo.